Witam serdecznie. W tym filmie omówimy sobie artykuł z Audio Engineering z grudnia 1949 roku. Nosi on tytuł 50-watowy wzmacniacz. Napisał ten artykuł Frank H. McIntosh i Gordon J. Go. Kwestia techniczna jeszcze, tak na początku. Przebyłem chorobę górnych dróg oddechowych, w związku z tym mój głos nie należy do najpiękniejszych w tej chwili. Mam delikatną chrypkę, za co przepraszam. Tak nawiasem mówiąc, na współczynnik zniekształceń harmonicznych w dawnej Polsce, na początku zeszłego wieku, mówiono współczynnik chrypienia. Mój głos więc jest objęty zniekształceniami. Mam nadzieję, że nie będą one na tyle duże, żeby Was zniechęcić do obejrzenia tego filmu. W artykule czytamy. Omówiono pierwszą poważną zmianę od lat w zasadach obwodu sprzęgającego wzmacniacza wraz ze szczegółami zastosowanych komponentów. Opis i analiza nowego wzmacniacza 50-watowego. Oczywiście mamy na myśli wzmacniacz lampowy. Wszystkie odniesienia czasowe oczywiście też będą związane z rokiem 1949. Wzmacniacze audio, będąc jedną z najstarszych form sprzętu zbudowanego przy użyciu trzech lub więcej elementów lampowych, są obecnie jednym z najtrudniejszych do ulepszeń urządzeń, i być może żadna dziedzina elektronicznych przedsięwzięć nie poświęciła więcej czasu, ani nie była banana przez więcej ludzi. Jednym z głównych powodów, dla którego wzmacniacze dźwięku są trudne do zaprojektowania, jest wymóg bardzo szerokiego zakresu częstotliwości od najniższego do najwyższego. Od 1 do 20 tysięcy herców, w celu zaspokojenia stale rosnącego zapotrzebowania na wierniejsze odtwarzanie zakresu audio od 18 do 20 tysięcy herców. Ten szeroki zakres jest prawdopodobnie najbardziej rygorystycznym wymogiem dla każdego urządzenia elektronicznego, niezależnie od jego zastosowania. Aby spełnić wymagania projektowe dla wzmacniacza audio, należy przezwyciężyć kilka problemów. Na dolnym końcu pasma akustycznego należy rozważyć konieczność zapewnienia wystarczającego materiału rdzenia o odpowiednich właściwościach magnetycznych naprzeciw stratom w rdzeniu, wadze, rozmiarowi i kosztom. Te wielkości mają odwrotną zależność do całkowitej liczby zwojów, ale suma zwojów jest odwrotna do indukcyjności rozproszenia i efektywnej pojemności bocznikującej. Przy częstotliwościach 3000 Hz i wyższych Pojemność bocznikująca w obwodzie pierwotnym transformatorów wyjściowych staje się jednym z głównych czynników ograniczających niezależnie od trybu pracy stopnia wyjściowego. Kiedy stopień wyjściowy pracuje w klasie AB lub klasie B w celu poprawy sprawności, to dodatkowy problem wynikający z przełączania się z jednej strony obwodu na drugi (w stopniu wyjściowym) i tym samym wytwarzania stanów przejściowych. Był barierą przez ponad 20 lat i uczynił takie obwody praktycznie bezużytecznymi z wyjątkiem zastosowań, których zawartość harmonicznych nie miała większego znaczenia lub gdzie zakres pasma był ograniczony, w którym działały takie obwody. Ten stan przejściowy pojawia się jako wycięcie w kształcie fali sygnału Został po raz pierwszy opisany w 1936 roku, ale dla którego nie zasugerowano żadnego rozwiązania, poza zmniejszeniem indukcyjności rozproszenia transformatora wyjściowego lub polaryzacją stopnia wzmacniacza z powrotem w klasie A. Podstawowy obwód, który panowie Gordon Goe i Frank McIntosh próbują opisać, wyrósł z próby spełniania wielu rozważań i wymagań, opartych na badaniach i pomiarach przeprowadzonych w zakresie zdolności ucha do wykrywania zniekształceń, zakresu i mocy mowy i instrumentów muzycznych, charakterystyk impulsowych dźwięku, zmiany impedancji obciążenia i sprawności głośników i innych urządzeń. Spełnienie tych podstawowych wymagań musi być niestety odłożone na późniejszą dyskusję. Obwód wyjściowy Rysunek pierwszy ilustruje obwód wyjściowy konwencjonalnego wzmacniacza push-pull w uproszczonej formie. Widać, że anody są połączone w konwencjonalny sposób z uzwojeniami pierwotnymi transformatora wyjściowego, a rezystor tworzący obciążenie jest połączony z wtórnym. Impedancja między anodami w tym obwodzie wynosi 4000 ohmów to jest mniej więcej odpowiednie dla pary 6L6, jaka jest używana we wzmacniaczu Macintosh 50W-1. Zwraca się uwagę na impedancję 1000 ohmów która odpowiada obwodowi od anody do środkowego zaczepu uzwojenia pierwotnego tego transformatora wyjściowego. Należy pamiętać o tych impedancjach, ponieważ będziemy się do nich później odnosić w ramach opisu nowego obwodu. W dalszej dyskusji zakłada się, że każda z lamp w obwodzie wyjściowym naprzemiennie przestaje pobierać prąd podczas części cyklu audio i dlatego pracuje gdzieś pomiędzy klasą A i klasą B. Doświadczenie pokazało, że użycie obwodu z rysunku pierwszego i działanie pomiędzy klasą A i klasą B powoduje deformację, pojawiającą się jako karp, który pokazano na rysunku drugim, dla wszystkich częstotliwości powyżej około dwóch, trzech kHz. To zniekształcenie przebiegu wynosi od 2 do 10% lub więcej, w zależności od częstotliwości i reaktancji rozproszenia pomiędzy dwoma uzwojeniami pierwotnymi. To wycięcie występuje, ponieważ w obwodzie anodowym każdej z lamp wyjściowych Występuje szczątkowa indukcyjność rozproszenia, która staje się źródłem napięcia niezależnego od tego napięcia zasilającego stopień w przypadku, gdy jedna lampa przestaje pobierać prąd, a druga pobiera zwiększony prąd. Ta resztkowa indukcyjność lub reaktancja rozproszenia działa jak indukcyjność, w której prąd płynący został nagle odcięty i generuje wsteczną SEM na skutek zachowania energii, co zniekształca falę wyjściową. Wartość tej reaktancji rozproszenia musi być minimalnie mała, aby zniekształcenie kształtu fali przy najwyższej częstotliwości nie przekraczało 1%. Autorzy artykułu piszą, o ile nam wiadomo, na ten efekt nie ma panaceum. Przypominam, rok 1949. Ujemne sprzężenie zwrotne, zwykle stosowane rozwiązanie, nie poprawia sytuacji, ale raczej ją pogarsza. Aby zlikwidować wcięcie w przebiegu, wymagany byłby przepływ prądu przez lampę w kierunku odwrotnym do tego, na który pozwala przepływ elektronów w momencie, gdy lampa przestaje pobierać prąd podczas normalnego cyklu pracy. Innym sposobem na opisanie tego, co dzieje się w obwodzie, jest rozważenie rysunku trzeciego. Tutaj pokazano ostylograficzny ślad charakterystyki przenoszenia lamp wyjściowych. Obecność reakcji rozproszenia między dwoma uzwojeniami pierwotnymi powoduje występowanie nieciągłości w tej charakterystyce. Jest to bariera, która przez lata była źródłem frustracji wielu inżynierów i jest być może głównym powodem, dla którego nie można było pogodzić wysokiej wydajności i niskich zniekształceń: zmniejszenie indukcyjności rozproszenia. Istnieje wiele podejść mających na celu zmniejszenie reaktancji rozproszenia, ale kara była tak duża, że wartość zwiększonego sprzężenia między uzwojeniami pierwotnymi została przesunięta na tyle, aby te podejścia nie stanowiły żadnego rozwiązania lub miały znikomą wartość. Rysunek czwarty przedstawia symbolicznie podział na sekcje dwóch uzwojeń pierwotnych pokazanych na rysunku pierwszym. Tutaj uzwojenie pierwotne składa się z wielu cewek, które są połączone w taki sposób, że wszystkie uzwojenia zajmują tę samą przestrzeń. Jest to skuteczny sposób na zwiększenie sprzężenia między dwiema cewkami i zwiększa częstotliwość, przy której wycięcie pojawia się po raz pierwszy. Jednak to podejście ma wadę. Polegającą na zwiększeniu efektu pojemności bocznikowej między dwiema anodami obwodu do takiego stopnia, że pocznikuje wysokie częstotliwości. Wydaje się, że nie ma żadnego praktycznego sposobu na sekcjonowanie i przeplatanie tych uzwojeń w celu wyeliminowania efektu reaktancji upływu i jednocześnie uniknięcia skutków pojemności bocznikującej. Inną metodą, która nasuwa się w wyniku opisanego właśnie doświadczenia, jest użycie znacznie większego rdzenia, pozwalającego na zmniejszenie liczby. Zwojów wymaganych w uzwojeniach obwodu pierwotnego. Takie podejście wymaga bardzo dużego rdzenia, rzędu 125 funtów, aby uzyskać wystarczającą redukcję reaktancji rozproszenia. W porównaniu do 11-funtowego rdzenia, wymaganego w tym nowym obwodzie wyjściowym ze sprzężeniem jedności dla tej samej wydajności, wypada bardzo niekorzystnie dla tego pierwszego. Warto w tym miejscu wspomnieć również, że użycie dużego rdzenia ma kilka innych wad. Wśród których są wyższe zniekształcenia, szczególnie przy niskich poziomach wyjściowych. Wynika to z nieliniowej charakterystyki materiału magnetycznego i stosunkowo większych strat całkowitych w większym rdzeniu. Dobrze byłoby teraz wskazać, że w przypadku lamp 6-6 pracujących w klasie AB lub w klasie B. Stosunek reaktancji indukcyjnej uzwojenia pierwotnego transformatora wyjściowego do reaktancji rozproszenia między uzwojeniami pierwotnymi musi wynosić 80 tysięcy do 1 lub więcej, aby umożliwić 1% zniekształceń przy 20 kHz i pełną moc wyjściową od zaledwie 20 Hz. Z powyższej dyskusji wydaje się niepraktyczne zmniejszenie reaktancji upływu na tyle, aby umożliwić działanie z wysoką wydajnością, a zatem jedyna nadzieja to powrót do konwencjonalnego układu klasy A, w którym nieciągłość prądu pobieranego przez każdą z lamp nie występuje w cyklu pracy. Rozwiązanie zapewniające wysoką sprawność działania wymaga niekonwencjonalnego obwodu, który skutecznie wyeliminuje reaktancję upływu pomiędzy uzwojeniami pierwotnymi. Rysunek 5 ilustruje podejście podjęte w celu ominięcia problemów opisanych powyżej. Konwencjonalny wyjściowy obwód pierwotny jest ponownie pokazany z pierwotnym obwodem oznaczonym cyfrą 2 i przedstawionym w postaci kropkowanej. Dla uproszczenia zasilacze zostały wyeliminowane, a punkt środkowy tego obwodu pierwotnego jest pokazany jako połączony z powiązanymi katodami. Całe położenie obwodu pierwotnego drugiego jest pokazane obok obwodu pierwotnego pierwszego, co ilustruje pierwszy krok w rozwoju wzmacniacza o sprzężeniu jedności. Te dwie części uzwojenia pierwotnego są uzwojone razem w sposób bifilarny, jakby były jednym uzwojeniem, a zatem istnieje między nimi zarówno sprzężenie pojemnościowe z powodu ułożenia zwój przyzwoju, jak i sprzężenie magnetyczne powodu obecności wspólnego rodzenia. Ponieważ przewody zajmują praktycznie tę samą przestrzeń, przężenie jest niezwykle wysokie a pomiary pokazują, że możliwe jest uzwojenie cewek o stosunku indukcyjności pierwotnej do reaktancji rozproszenia znacznie lepszym niż 200 tysięcy do jednego. Jest to zatem sposób na wyeliminowanie reaktancji rozproszenia, która w konwencjonalnych transformatorach znacznie przekracza minimalny wymagany współczynnik 80 tysięcy do jednego. Mamy zatem teraz system, który wydaje się być obiecujący, ponieważ znajdujemy sposób na wyeliminowanie reaktancji rozproszenia między uzwojeniem Pojeniami pierwotnymi, to z kolei usuwa barierę, która od tylu lat blokuje stosowanie wysokowydajnych obwodów wysokiej jakości we wzmacniaczach audio. Oczywiste jest, że rozważono inne warianty podejścia które osiągają pożądany cel przynajmniej w pewnym stopniu, tak jak nawinięcie dwóch uzwojeń pierwotnych na wspólny rdzeń niebifilarnie i wykorzystanie odpowiedniej pojemności do połączenia końców tych uzwojeń, aby utrzymać dwa uzwojenia na identycznych potencjałach prądu przemiennego. I tutaj wszystkich, dla których sprzężenie jedności jest nowością, pragnę odesłać do innych filmów, w których omówiłem patenty Unity, oraz kilka przykładów wykonania wzmacniaczy wracając do artykułu czytamy dalej jedną z zalet uzwojenia bifilarnego jest oczywiście zmniejszenie wymaganych elementów co pozwala uniknąć niektórych trudności wynikających z zastosowania alternatywnych podejść w tym przypadku może być również oczywiste że ponieważ dwa uzwojenia pierwotne są połączone w sprzężaniu jedności nie ma już potrzeby sekcjonowania uzwojenia pierwotnego, co jest powszechne w dzisiejszych wysokiej jakości transformatorach. Powoduje to oszczędność produkcji. Układy obwodu: Aby rysunek 5 był praktycznym obwodem, katody są połączone do jednej cewki, a anody do drugiej cewki bez zmiany ich położenia w obwodzie z punktu widzenia prądu przemiennego, ale umożliwiając zastosowanie prądu stałego do zasilania anod między tymi cewkami. Rysunek 6a ilustruje kolejny krok w rozwoju końcowego obwodu i pokazuje układ katodą z wymaganą reaktancją izolującą zasilanie anod. Tutaj widać, że obciążenie katody wynika ze sposobu sterowania. Na przykład lampa pierwsza jest sterowana z siatki sterującej na dalszą stronę jej obciążenia, która z punktu widzenia prądu przemiennego ma taki sam potencjał jak jej anoda. I podobnie lampa 2 jest sterowana w podobny symetryczny sposób. Aby wysterować stopień, konieczne jest wykonanie dwóch rzeczy. Zapewnienie transformatora wejściowego lub podobnego urządzenia oraz zapewnienie dławika izolującego, który ma wystarczającą impedancję. Aby utrzymać zasilanie anot i stopień wzmacniacza izolacji od sygnału zmiennego, widać tutaj, że cały stopień pływa względem masy. W punktach A i B na rysunku 6a można zauważyć, że pełne napięcie wytworzone na stopniu wyjściowym wydaje się pogłębiać trudny problem zaprojektowania transformatora sterującego zdolnego do obsługi dużych napięć potrzebnych do wysterowania stopnia wyjściowego. Te trudności. Jak również wymóg szerokiego zakresu częstotliwości symetrycznego sprzężenia i uzwojenia pierwotnego o wysokiej impedancji czynią ten transformator nieco niepraktycznym, jeśli nie niemożliwym. Usunięcie dławików izolacyjnych. Obwodu z rysunku 6a daje obwód na rysunku 6b, w którym dwie katody pozostają na różnicy potencjałów sygnału uzwojenia pierwotnego transformatora wyjściowego, ale jedna katoda została zwrócona do masy, podczas gdy druga pływa. Ponownie projekt transformatora wejściowego jest wysoce niepraktyczny, dlatego podjęto próbę odejścia od czterozaciskowego obwodu wejściowego wymaganego na rysunku 6b i powrotu do konwencjonalnego trójzaciskowego wejścia, jeśli w ogóle jest to. Możliwe. Udało się to osiągnąć za pomocą układu pokazanego na rysunku 7, który jest podobny do układu z rysunku 6, z tym wyjątkiem, że zamiast sterować stopień z pełnym obciążeniem na katodzie, punkt A na rysunku 6 A został połączony z punktem środkowym uzwojenia katody, co oczywiście sugeruje, że punkt B jest połączony z tym samym punktem środkowym katody. Dlatego mamy teraz nasz konwencjonalny obwód sterowania z trzema zaciskami, a ponadto stwierdzamy, że ten punkt środkowy może być uziemiony to natychmiast sugeruje, że zasilanie anod może być podobnie podłączone do punktu środkowego uzwojenia anodowego transformatora wyjściowego i w końcu eliminuje to potrzebę stosowania dławików izolujących. Koncentrując się najpierw na pierwotnym uzwojeniu transformatora wyjściowego i biorąc na przykład ścieżkę prądu przemiennego zasilania dodatniego przez uzwojenie i do anody dolnej lampy, a następnie od jej katody przez uzwojenie do punktu środkowego, a zatem z powrotem do zasilacza zastosowaliśmy jedno uzwojenie anod i jedno uzwojenie katodowe na przeciwległych połówkach tych cewek. Biorąc pod uwagę górną lampę, sytuacja jest podobna. Widać, że połowa uzwojenia wyjściowego znajduje się w obwodzie katodowym, a połowa w obwodzie anodowym dla każdej lampy. A ponieważ dwa uzwojenia są ciasno sprzężone z punktu widzenia prądu przemiennego, stają się praktycznie identyczne. A zatem mamy stopień wyjściowy, który wykorzystuje zasadniczo te same uzwojenia pierwotne. Ponieważ tak jest, oczywiste staje się, że nie może być reaktancji rozproszenia między cewkami wyjściowymi dla dwóch lamp. Oprócz możliwej obecnej kompatybilności między wysoką wydajnością a wysoką jakością, istnieje kilka innych zalet tego obwodu, które zostały już opisane. Zalety obwodu. W przypadku tego układu wygodniej jest używać pentot lub triod. Rysunek siódmy przedstawia siatkę ekranującą podłączoną w odpowiedni sposób, aby wykorzystać naturalną sprawność konwersji mocy pentot lub lamp tetrodowych strumieniowych. Wymóg, aby ekran był utrzymywany na stałym potencjale prądu stałego względem katody, jest w pełni spełniony dzięki temu, że dwa uzwojenia są sprzężone tak ciasno, że między katodą którejkolwiek z lamp i odpowiadającą jej siatką ekranującą nie może powstać żaden potencjał prądu przemiennego oczywiste jest również, że dla siatki ekranującej zapewniony jest w tym przypadku stabilny potencjał prądu stałego równy napięciu anodowemu rysunek ósmy ilustruje uproszczony zrównoważony obwód z rysunku siódmego, który może wyjaśnić użycie podstawowej idei zmiany uzwojenia. Wracając do rysunku siódmego, zostaną opisane niektóre dodatkowe zalety tych obwodów. Impenancja między lampami wynosi teraz 1000 omów zamiast 4000 omów, jak dla konwencjonalnego obwodu z rysunku pierwszego. Impenancja między każdą stroną a masą wynosi tylko 250 omów zamiast 1000 omów. Ta redukcja impedancji 4 do 1 między lampami zmniejsza wpływ pojemności rozproszonych o współczynnik 4. Umożliwia dalsze rozszerzenie pasma przenoszonych w częstotliwości audio i zmniejsza przesunięcie fazowe fali podstawowej i harmonicznych. Ponadto, ponieważ dwa uzwojenia pierwotne wyglądają teraz jak jedno uzwojenie w odniesieniu do wtórnego, wynikowa przekładnia zwojowa została zmniejszona o współczynnik 2 do 1 między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym. Skutkuje to przewagą sprzężenia 4 do 1 w porównaniu z obwodem pokazanym na rysunku pierwszym. Ponieważ zarówno zysk impedancji bocznikującej przez 4, jak i zysk sprzężenia przez 4 występują jednocześnie, z natury jest to 16 do 1 przewagi dla tego obwodu nad konwencjonalnym obwodem. Te zalety uzyskuje się niezależnie od klasy pracy lamp. Dlatego nie tylko przekroczono barierę pozwalającą na zastosowanie wysokiej sprawności przy niskich zniekształceniach, ale jednocześnie stwierdzono znaczną poprawę charakterystyk obwodów. Rysunek siódmy pokazuje również, że używany jest pewien rodzaj bezpośredniego, ujemnego sprzężenia zwrotnego napięciowego. Widać, że skoro połowa obciążenia znajduje się w obwodzie katody, a połowa w Obwodzie anody, tak jak wcześniej wspomniano, prawie cały zysk w tym końcowym stopniu jest tracony na skutek sprzężenia zwrotnego wynikającego z tego sposobu obciążenia. Dodatkowe sprzężenie zwrotne uzyskuje się przez podłączenie odpowiednich rezystorów pomiędzy katodami lamp wyjściowych a katodami stopnia odwracacza fazy. Ta kombinacja sprzężenia zwrotnego skutkuje poprawą liniowości wzmacniacza i pozwala na regularną produkcję wzmacniaczy, które gwarantują mniej niż 1% zniekształceń w szerokim zakresie częstotliwości. To sprzężenie zwrotne zmniejsza również wewnętrzną impedancję generatora, jakim jest wzmacniacz, do wartości około dziesiąty impedancji obciążenia. Oznacza to, że obwód wyjściowy, powiedzmy uzwojenie ośmiomowe, Patrząc wstecz na wzmacniacz, miałoby 0,8 Ohma. Ta niska impedancja generatora zapewnia dwie pożądane cechy: niska impedancja wyjściowa. Oczywistym jest, że jeśli impedancja urządzenia będącego obciążeniem, przykład głośnika, zmieni się, jak zwykle ma to miejsce w zakresie częstotliwości audio, to zmieni się również efektywne wzmocnienie, co spowoduje ograniczenie mocy wyjściowej lub poważne zniekształcenia, albo jedno i drugie. Dlatego ważne jest, by przy projektowaniu wzmacniacza, który ma być używany w dowolnym miejscu, a nie na stanowisku pomiarowym przy pracy z obciążeniem rezystancyjnym, był on jak najbardziej wolny od skutków zmian impedancji obciążenia, aby zapewnić w efekcie projekt wzmacniacza możliwego do realizacji w praktyce. Wzmacniacz 50 W 1 Praktycznie izoluje wpływ obciążenia na rzeczywiste wzmocnienie stopnia wyjściowego ze względu na niską wartość impenacji generatora. Ponadto skutecznie tłumiona jest tendencja głośnika do kontynuowania ruchu membramy po ustaniu sygnałów inicjujących. Oznacza to, że każda wsteczna SEM generowana przez obciążenie widzi tak niską rezystancję, patrząc wstecz na wzmacniacz że wartość sem wynikająca z tak niskiego oporu dynamicznie wyhamowuje membranę głośnika i szybko tłumi wszelkie swobodne drgania. Teoretycznie nie ma minimalnego limitu, do którego ta wewnętrzna impedancja generatora może działać jako korzyść w obu wyżej wymienionych zasadach. Jednak przejście od współczynnika tłumienia z 10 do 0 w przypadku stosowania w urządzeniach audio powoduje tylko niewielką poprawę tłumienia, ponieważ głośniki nie osiągają 100% wydajności. W niektórych zastosowaniach impedancja wewnętrznego generatora została ustalona na jedną setną impenacji nominalnej. I tutaj małe wtrącenie, skąd ta SEM? Otóż głośnik posiada cewkę w polu magnetycznym, a wiadomo, że jeżeli przewód porusza się w polu magnetycznym, to generuje się w tym przewodzie prąd. Tak działają wszystkie prądnice. W związku z tym, jeżeli mamy niewytłumiony ruch membrany, to generuje się nam jakaś przeciwsem do tej tworzoną przez wzmacniacz mocy. W artykule czytamy dalej... Jedną z pozornie konwencjonalnych cech wzmacniacza jest transformator sterujący stopień wyjściowy. Ponieważ wyprostowany prąd pobierany z zasilacza przez stopień klasy B jest proporcjonalny do poziomu sygnału wejściowego, a rezystancja wewnętrzna zasilacza nie może być ekonomicznie zbliżona do zera Ohmów, nastąpi zmiana napięcia zasilacza anot proporcjonalnie do zmiany napięcia na wejściu. Lepiej... Zmiana poziomu sygnału o pojedynczej częstotliwości od zera do pełnej mocy wyjściowej zmieni napięcie anodowe nie mniej jak 25V. Jeśli napięcie anody sterownika miałoby pochodzić z tego zmiennego źródła, a sterownik byłby sprzężony przez kondensator z siatkami strojącymi lamp mocy wzmacniacza klasy B, zmiana napięcia anody pojawiłaby się jako zmiana polaryzacji dodająca się do napięcia dla sygnałów rosnących i odejmowała dla sygnałów malejących. Wzrost napięcia polaryzacji o 15 do 30 V spowodowałby przesunięcie obu lamp wyjściowych w kierunku pracy w klasie C, a w konsekwencji odcięcie prądu podczas obu okresów podziału przez pewien czas w zależności od czasu trwania, zmiany poziomu i stałej czasowej międzystopniowego sprzężenia pojemnościowo rezystancyjnego. Wzrost zmiany poziomu sygnału polaryzacji pojawi się jako zniekształcenie przejściowe. Aby uniknąć tego źródła zniekształceń. Wymagane są oddzielne zasilacze lub sprzężenie transformatorowe między sterownikiem a stopniem wyjściowym. Projekt transformatora przeciwsobnego o wysokiej impedancji według konwencjonalnej praktyki to kolejny niepraktyczny problem. Aby utrzymać zniekształcenia przebiegu na niskim poziomie i niski pobór prądu w stopniu sterownika, pierwotna impedancja transformatora sterującego musi być utrzymana na poziomie powyżej 100 tysięcy omów. W zakresie od 20 herców do 30 000 herców odpowiedź transformatora z uzwojenia pierwotnego na wtórne nie powinna wykazywać więcej niż 1 dB nierównomierności w zakresie od 18 herców do 30 kHz. Aby działał w obrębie drugiej ścieżki sprzężenia zwrotnego we wzmacniaczu. Wszystkie te wymagania zostały spełnione przez ponowne zastosowanie konstrukcji bifilarnej, której uzwojenia wejściowe są nawinięte razem, dając praktycznie stuprocentowe sprzężenie niezależne od częstotliwości. Rysunek 9 przedstawia schemat ideowy ilustrujący wzmacniacz 50W 1, w tym odwracacz fazy, regulator głośności i przedsmacniacz. Ja wiem, że ten rysunek jest mało czytelny, dlatego w Radiotronie poszukałem schemat tego wzmacniacza, który teraz widzicie. Z tego obwodu widać, że stopnie wyjściowe sterownika są podobne do tych przedstawionych na rysunku siódmym. Transformator wyjściowy zapewnia symetryczne lub niesymetryczne 4, 8, 16 i 32 omy, a także 600 omów symetrycznie. Należy zauważyć, że odczep 600 omowy jest wzięty z uzwojenia pierwotnego połączonego z katodami stopnia wyjściowego. A ponieważ to uzwojenie jest uziemione w punkcie środkowym, żaden z tych odczepów 7 i 8 nie może być uziemiony. Jeśli trzeba, uzwojenie 600-omowe może być wykorzystywane niezależnie od innych uzwojeń transformatora. Gotowy wzmacniacz jest zaprojektowany w taki sposób, że cewka sterownika i cewka wyjściowa są zalane w puszce tworzące pod zespół, w którym na górze znajduje się szereg gniazd które są połączone ze sobą aby zapewnić odpowiednie obwody a pozostałe elementy podłącza się do tych gniazd aby zapewnić prawidłową aranżację wzmacniacza pozwala to na łatwą obsługę metodą zastępczą ustala się względne położenie komponentów zapewniając lepszą jednorodność produkcji i umożliwia nietypowe cechy rozmieszczania. Na przykład poziom wejściowy do wzmacniacza wynosi w przybliżeniu 0 dB przy wejściu do odwracacza fazy. Styczkowy przedzmacniacz zapewnia dodatkowe 34 dB wzmocnienia, a potrójnie ekranowany transformator wejściowy zapewnia dodatkowe 20-30 do 30 dB w zależności od użytego połączenia wejściowego 30, 150 lub 600 ohmów lub wejścia mostkowego. Dostępna jest konsola kontrolna która obejmuje regulację barwy dźwięku, dodatkowe przedwzmacniacze i niezbędne przełączanie wyjść mikrofonowych, fonograficznych i radiowych. Do urządzenia można podłączyć przedwzmacniacz korekcyjny, który podąża za krzywą nagrywania NAB i ma wzmocnienie 20 dB przy 1000 Hz. Rysunek 10 ilustruje średnią charakterystykę wydajności wzmacniacza. Charakterystyka wzmocnienia i częstotliwości może wydawać się nienormalnie szeroka, ale ponieważ pożądane było dostarczenie wytworzonego produktu, który mógłby gwarantować dostarczenie 50 W przy dowolnej częstotliwości od 20 Hz do 20 tysięcy Hz z mniej niż 1% zniekształceń harmonicznych lub intermodulacyjnych, to szerokie pasmo uznano za konieczne, aby utrzymać przesunięcie fazowe na rozsądnym niskim poziomie, aby sprzężenie zwrotne wyższych częstotliwości podstawowych i ich harmonicznych było w odpowiedniej relacji fazowej, aby zniwelować, a tym samym poprawić liniowość wzmacniacza. Jeśli przesunięcie fazowe przy odpowiednich harmonicznych wynosi 90 stopni lub więcej, nie uzyskuje się żadnych korzyści ze sprzężenia zwrotnego, a ponieważ sprzężenie zwrotne zmienia się odwrotnie od jednego przy zerowym przesunięciu fazowym do zera przy 90 stopniach w przybliżeniu jako kosinus tego kąta, widać, że dość duże kąty fazowe są związane nawet ze stosunkowo małymi stratami lub zmianami charakterystyki wzmocnienia do częstotliwości. Na przykład zmiana odpowiedzi z zero dB na jedną dziesiątą dB jest nieuchronnie związana z dziesięcioma stopniami przesunięcia fazowego. Zmiana z 0 dB na 3 dB jest zawsze związana z 45 stopniami przesunięcia fazowego. Natychmiast staje się oczywiste, że jeśli te zmiany występują przy częstotliwości podstawowej, są one większe przy częstotliwościach harmonicznych, a zatem efekt sprzężenia zwrotnego jest zmniejszony proporcjonalnie do kosinusa tych kątów przesunięcia fazowego. W niektórych przypadkach może to powodować niestabilność wzmacniacza, szczególnie gdy stosowane są duże ilości sprzężenia zwrotnego. Doświadczenie pokazuje, że przesunięcie fazowe zaczyna być niemierzalne przy wartościach od 1,7 do dziesiątej częstotliwości, przy której pojawia się punkt 2 dB na charakterystyce wzmocnienia funkcji częstotliwości. Dlatego projektowane pasmo. Powinno wynosić 7 do 10 razy więcej od najwyższej częstotliwości, dla której pożądane jest zniekształcenie mniejsze niż 1%. Rysunek pokazuje, że przesunięcie fazowe we wzmacniaczu jest zasadniczo zerowe od 30 Hz do 30 kHz. Opisany tutaj po części obwód wydaje się otwierać nowe pola zastosowań lub udoskonaleń w obecnych dziedzinach, umożliwiając działanie bardzo blisko teoretycznej maksymalnej wydajności, a mimo to zapewnia wysoki stopień liniowości z wysoką stabilnością zarówno dla sygnałów impulsowych jak i stanów ustalonych. I to jest koniec artykułu, który wieńczy serię o wzmacniaczach Unity. Myślę, że Pan McIntosh w swoich opracowaniach podał Wam tyle wiadomości, że zaprojektowanie dobrego wzmacniacza w klasie B lub AB w układzie przeciwsobnym nie powinno Wam już sprawiać dużych trudności. Oczywiście wzmacniacze ze sprężeniem Unity mają swoje wady, o czym wspominał Pan Crowhars. W playliście dotyczącej wzmacniaczy Unity znajdziecie film w oparciu o jego artykuły. Mam nadzieję, że następny film związany z innym tematem pojawi się wkrótce, ale jak widzicie zdarzenia losowe w postaci choroby czy nawał zajęć, którymi mnie ostatnio obdarzono, nie sprzyjają produkcji filmów na YouTube. Mimo to staram się, żeby chociaż jeden film w miesiącu się pojawił. Także do zobaczenia w późniejszym czasie.